Witam serdecznie, pokażę jak przygotować sok z pokrzywy, jeżeli nie mamy wyciskarki do soków. Do przygotowania będziemy potrzebowali około 0,5 kg pokrzywy, szczytów oraz listków, około 1 litra przygotowanej letniej wody, gazę, rękawiczki i blender. Dokładnie wypłukaną i osączoną pokrzywę kroję na mniejsze kawałki i rozdrabniam blenderem. Wspomnę jeszcze, że pokrzywę najlepiej jest zbierać z dala od dróg, domów i pól uprawnych, aby była jak najczystsza. Tak przygotowany sok piję 2-3 razy w tygodniu lub robię sobie kurację dwutygodniową i piję go codziennie przez 2 tygodnie po pół szklanki soku z dodatkiem miodu i soku z cytryny. Taki sok ma działanie wzmacniające, uzupełnia mikroelementy oraz oczyszcza organizm z toksyn. Następnie rozdrobnioną pokrzywę zalewam letnią przygotowaną wodą i odstawiam na około 5 godzin do maceracji. Po około 5 godzinach przekładam pokrzywę na gazę i odciskam sok. Z góry zbieram pianę, a sok rozlewam do wcześniej wyparzonych słoiczków. Jeżeli sok będziemy używać od razu, to możemy go wstawić do lodówki i przechowywać około tygodnia. Słoiczki wstawiam do garnka wcześniej wyłożonego ściereczką, słoiczki między sobą oddzielam drugą ściereczką i zalewam wodą do 3/4 wysokości słoika. Garnek stawiam na gazie i pasteryzuję w temperaturze około 80 stopni przez około 15 minut. Po pasteryzacji słoiczki wyjmuję i ustawiam na ściereczce do góry dnem, nakrywam drugą ściereczką i pozostawiam do wystygnięcia. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sok z pokrzywy jest gotowy, najlepiej jest go przechowywać w ciemnym miejscu. Życzę dużo zdrowia.